Piotr Wilczewski z nami. No niepocieszony jesteś trochę. No nie, bo wszyscy mówią, że ładnie. Ja wolę brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Tak, także szkoda tylko tego, że Mariusz nie wygrał. Szkoda tej ostatniej rundy, że brakło, można powiedzieć, jednego precyzyjnego ciosu byłoby już po walce. No i mówię, no... Mariusz boksował tak, jak powinno. Tam może coś jakoś tam brakowało, ale był agresywny, był ruchliwy, wiedział, co chce. Troszeczkę może mniej było, zabrakło może w końcowych rundach bardziej agresji. No i tyle. Generalnie jak usłyszałeś tą pierwszą punktację, to już pewnie myślałeś, że jest po wszystkim. Usłyszałeś drugą, tak patrzyłem na ciebie, usłyszałeś drugą. Tam poszło mocno w stronę Mariusza i ta trzecia, widziałem już do końca, miałeś nadzieję, że jednak być może to Mariusz wygrał. Nie, to pierwszą jak usłyszałem, to myślałem, że sędzia od drugiej wyszedł do toalety i przyszedł na dziewiątą i zapisał tak, jak była w pierwszej, bo chyba był nie na tej walce. Druga punktacja była, uważam, że słuszna. I nie chciałbym teraz to oceniać, ale jeśli ja punktuję rundy równe, bo dużo rund było równe, ale jeżeli ktoś ucieka, a ktoś wywiera presję, a rundy są równe, no to tam jest zwycięzcą ten atakujący. Przy rundach dałbym zdecydowanie Mariuszowi zwycięską rundę, a ten pierwszy werdykt, tak powiedziałem, chyba za tą pierwszą, że do toalety. Ale to winę to nie było sędziego. To walka nie wyszła i na nikogo nie liczyć, ale długa punktacja była, tego drugiego sędziego była bardzo dobra, 96-94, uważam, że była najsłuszniejsza i najbardziej trafiona, bo tak faktycznie było, tak było. Dzwonili do mnie też i trenerzy, którzy znają tę falę, nawet jeszcze raz przed chwilą czytałem, którzy powiedzieli, że werdykt 96-94 był w dziesiątce. Co jeszcze mi przekazali, żebym dał Mariuszowi kopa w dupę, bo mógł to skończyć i nikomu nie zostawiać na jakąśkolwiek decyzję. Także Mariusz powinien wygrać. Lepiej byłoby, gdyby to zrobił przed czasem i nie byłoby teraz dyskusji. Znaczy nie masz takiego wrażenia, już mówiłem o tym Mariuszowi, że ta ostatnia minuta, może nie każdej, ale w kilku rundach, Artur mu zabierał, te pierwsze dwie były być może dla Mariusza, potem Artur mu zabierał i to mogło gdzieś tam na sędziach takiej wyglądać. Jak masz ostatnie chwile, koniec, końcówkę rundy, wtedy masz razy pisać punkty, to często to robi wrażenie. Troszeczkę Mariusz opowiedziałem po czwartej rundzie, czy po trzeciej rundzie, że 10 sekund ma się odwracać do narożnika, a właśnie miał to końcówkę zaznaczyć jeszcze bardziej, no ale wyciągnął wnioski i koleżanom, że boksował, tak żeby chcieli, żeby on te 10 sekund zapierdzielał i robił dobrą. Przynajmniej dobrą taką spojrzenie, taką dobry, że powiem, podgląd na tą całą rundę, żeby ta końcówka była jeszcze mocniejsza. Padają gdzieś tam słowa o rewanżu, już tak się tam delikatnie o tym mówi. Ten rewanż, gdyby był, to zmienilibyście cokolwiek, czy raczej uważasz, że to będzie wyglądało podobnie, tylko Mariusz będzie po prostu częściej, znaczy szybciej wchodził w każdą rundę? Dlatego, że ta praca wyglądała i była inna niż, można powiedzieć, w większości procentach troszkę inna niż zawsze. Pracował na mnie teraz Karol Kita Costa, ten od przygotowania fizycznego. Do końca mi pasowało na przykład niektóre te treningi, ale stwierdziłem, że na przykład, że no, posłucham się, no bo ja nie miałem nigdy trenera przygotowania fizycznego, ale pokazał, że ostatnio na przykład wczoraj, przedwczoraj, że to jest słuszne, tak, no ja mówię, dlatego ja mogłem się zgadzać, bo nigdy ze mną w ten sposób ze mną nie pracował i mogę, że myślałem, ale dzisiaj pokazało to, że ten trening właśnie był dobry, był słuszny i uważam, że jak będziemy dalej pracowali z Karolem, może będzie pracował, to do maja zobaczycie waha. Walka dzisiejsza pokazała, że nie cofnie kroku do tyłu, że chce boksować agresywnie. No i mam nadzieję, że takie walki się nie doczekamy w wykonaniu Mariusza, gdzie będzie boksował asystentacyjnie. Też takie moje wrażenie, że gdzieś tam Mariusz w tym pojedynku fragmentami fajnie gdzieś tam balansował ciałem, nie? Fajnie boksował ciałem, co się zdarzało do tej pory rzadko, nie? Wszystko było tak na sztywno, dzisiaj aż tak bardzo sztywno nie było. Tak, Mariusz miał boksować jeszcze bardziej lubię, miał być bardziej ruchliwszy. No ty wie, to są emocje, to są nerwy, to są jakieś ciosy, to jest jeszcze krzyki.
Nie wiem czemu, ale bardzo śmiesznie to wyglądało, że za naszym narożnikiem było 30 osób od szpilki i co próbowałem przekazać szpilce, to zostałem nawet opierdzielony. Raz było tak, że wstałem, chciałem coś podać, jakaś pani pociągnęła mnie za bluzkę, bo co mnie wywróciła. Czyli to było też, no tak, no nie wiem, tak dziwnie troszeczkę wyglądało, że nie tłumaczyć, broń Boże, bo to nie ma nic żadnego wpływu, ale tak, ale to już Mariusz dobrze tego nie widział, bo ja się tylko denerwowałem, że jakaś pani mi ciągnie za koszulkę i mnie chce wywrócić. No cholera jasna, jestem sekundantem i ja mam prawo wstać, podać szczękę, a nie czy ja komuś zasłaniam, czy nie, ale no mówię, to nie jest wytłumaczenie, broń Boże, tylko że co jak próbowałem powiedzieć, to już zostałem przekrzykiwany, no ale dobrze, no, stało się. Generalnie sytuacja na trybunach, dobrze, że tam nic się takiego ostatecznie poważnego nie stało, ale no to nie jest pozytywny przekaz dla kibiców sportu. Nie popieram takich zachowań, wręcz chciałbym, żeby takich rzeczy się nie postawiło i takich ludzi, którzy tak zrobili, trzeba ukarać. Przecież tam mi też się trochę zdenerwowałem, bo się poleciało krzesło. Chyba w drugiej rundzie tam się stał mój znajomy, taki człowiek troszkę niepełnosprawny i się zdenerwowałem, już poleciałem, musiałem być bliżej, aż potem furię. Dlatego uważam, że takich sytuacji nie powinno nigdy być. Trzeba bardziej następnym razem oddzielić kibiców